Dzień dobry. Dzisiaj Ewa. Jezu, jak ja jestem przyzwyczajony na moim głównym save'ie, że ona może kliknąć spację i dostać obrażenia po prostu, żeby w tą lepszą formę wejść. To trzeba chyba... To w grid mode chyba odblokowało za tą maszynę do dotacji, jak dobrze pamiętam. To chwila, szybko zrobię tak o po prostu. Od razu tak o dwie monety na start. Co dzisiaj planuję zrobić? Co się trafi tak naprawdę? Mogę iść gdziekolwiek. Angel Dile, Devil Dile. Dowiem się w trakcie, jakby nie mam większego jakby planu na tego rana. Tak myślę. Skrzyneczka. Bomby. Secret to będzie tu na dole. No. O, więcej serc. Ja się mogę bardzo fajnie bawić w Curse Roomy. Co się pobawię nimi, bo one mogą mi oddać serce. Jakby Treasure Room, nie wszedłem do niego. Może i dobrze. Okej, skrzynki nie dostałem. Trudno. Muchę dostałem, nie wiem skąd. Z tego. I to jest bardzo dobry item. Ten item jest szczególnie dobry na matkę, tą taką, tą z korpsa. Bo to jakby jak to dostanie tego debuffa z tego tomato, to własne pociski tego bossa będą atakować go i nie będzie trzeba dożywać. Kolejne serce. Przegarnę. Chciałbym znaleźć sklep, mam wyjątkowo dużo monet. No dobra, bum. Trzy monety, bardzo dobrze. I teraz chciałbym jeszcze jedno serce znaleźć. Bo mogę dostać te P.K. do Angel Deala, co bardzo chciałbym się pobawić. Połówka. Ła. No teraz tę połówkę wezmę. W sklepie. Jest bardzo dobry przedmiot. Powiem, że nie. Spróbuję jeszcze tak, może serce? Nie. Dobra, jeszcze jedno serce, proszę. Znaczy, no po bossie pewnie dostanę, ale gdybym dostał teraz, to byłoby super. Nie. Trudno. Dobra, biegnę na boss roomu. Tam z tego dostanę serce, może HP upa. Przyjął. No HP upa se nie dostanę już. Bo tak nie lubię dostawać te pierwsze pietrze tego bossa. Jakby nie to, że ten boss jest zły. Samego bossa lubię, on nie jest tragiczny. Ale drop. Jakby Cube of Meat sam w sobie, jak się nie ma tych kilku, to naprawdę średnio robi, jakby tylko, nie wiem, zablokuje kilka pocisków. No ale też nie zmienia faktu, że zablokuje te pociski, więc jakby no, nie mam co narzekać. Wow, naprawdę mi serca nie dał, dobra. Super secret. Muszę znaleźć super secret, jeżeli chcę coś majstrować. Tutaj bym strzelał. Ojeju, no dobra. Niestety nie wyjdzie. No chciałem Angel Dila dostać. No teraz, żeby obrony żadnych nie dostać. Pójdę chyba Angel Dila. Bo Angel Dila mogą mi fajne, bardzo fajne ity dać. Kluczek i... A i pekak! Okej. To już Secret Roomy nie są żadnym dla mnie problemem. Ani w ogóle. Nic nie jest żadnym dla mnie problemem. Ja już chyba wygrałem nawet. Ale dobra, zobaczymy co może z tego fajnego zrobić, z tego IPKaka. Dycha. Dzięki. Nie. Nie chciałem tego podnosić. Bardzo nie chciałem tego podnosić. No dobra. Mam moje PKK jakby. Ile to obrażeń stracę? Dwa? Trzy. No to... Nie przeszkadza mi to. I tak dużo bije. Tu będzie Secret Room. Nie ma. Wciąż będzie. Wygląda jakby miał być. Muszę wszystkie głazy niszczyć. Mogę Crawl Space'a dostać. To jest Mukers Room. W którym jest Soul Heart. To chwilę mam pomysł. Boom. Okej, idealnie. Teraz czekaj. Oj. Geniusz. Jestem geniuszem. Gdzie moja naukowa nagroda Nobla? Gdzie jest mój Secret Room? Secret Room też przyjmę. Jest. Znalazł się. No i darmowy sklepik. Sobie też wejdę. Od Mushroom. Bardzo podoba mi się ten pomysł. Te gridy jeszcze. Taki pery. Dobra, spuszczę sobie. Pająki. Detonator. Podziękuję. Tam boss. Gdzie się zwążytuje? Nie, już myślałem. Oj. Wydaje mi się, że Angel Deal z IPK-iem będą lepsze. Albo jak mówiłem, nie mam żadnych planów, po prostu wejdę. Pentagram jest po prostu dobry. No to dzisiaj. Perfro. Dobra, zostawię na następnego Devil Deala lub na coś. Po prostu. No, na cokolwiek. Zostawię, gdzie jest więcej itemów. Gdzie może być super secret? Tu? Byłoby bardzo dziwne, jakby tam był. Góry. Może być na prawo po prostu tutaj chwilę. Tutaj może po prostu być, no.
dużo czerwonych skrzyń. Jakby te skrzynie dały mi itemy, to ja bym tak się cieszył jak dziecko. Spoko. Experimental pill. Ła. Się chyba nie dogadamy. Nieładnie tak mi bić. Secret room. Dobra. Dużo monet. Muszę do sklepu. Muszę do każdego sklepu iść. Wyjątkowo dużo monet. To jest mi curse room. Dry baby. Nie chcę conjoined'a, ale dry baby jest wystarczająco dobry, żebym go wziął. Conjoined będzie bardzo ryzykowny, o ile nie dostanę samo naprowadzania. Wszystkie grzyby będę wysadzał. String cut dość ok, ale szczerze zostawię z tego tą rybę martwą. Sklep. Broken stopwatch i restock. Restockiem się pobawię. Okej. Okay. Flat file jest dobra. Dobra, to jest bardzo mocny trinket. No zroluj mi jeszcze raz. I to jest bardzo mocny item. Jeszcze tak zroluję, zobaczę. Mr. Me. Mr. Me jest bardzo dobrym spacebarem. Jakby mi się udało na niego nazbierać, bo... O! Pigułki. Czy ja chcę to brać w ogóle? Nie. Znowu dostanę. Chociaż bad tripa nie mogę dostać. Nie mogę tako dostać, więc szczerze to wezmę. Wszystko. To jest bad trip. Tego nie biorę. I can see forever to trochę niepotrzebne i... I dobra, idę dalej. W ogóle tak teraz sobie pomyślałem, że te pająki to one biją po 80 obrażeń. Pająki, muchy. O, tutaj baby się odpalił. Dark Bomb. Dark Bomb mi się bardzo przyda. A tutaj? My Shadow i Gimpy. Teraz nie wiem. Ja bym wziął coś. Wziąłbym Gimpiego. Żeby mieć po prostu jedno serce, żeby już się tymi sercami nie leczyć. Dobra, full clearuję piętro, bo to jest... O. Temperance. Będę mógł to gdzieś wysadzić. Teoretycznie mogłem Temperance w Secret Roomie, żeby dał mi Bloodbagger, żebym to zrolował, ale nie wydaje mi się to potrzebne. Ja chcę tego Red Chesty. Red Chesty by oddały. Dzisiaj jestem w takim humorze, żeby się bawić. Dobra, idę dalej. I za to robię card reading, bo mogę sobie po prostu wszystkie trumować od razu. I mieć spokój. No i od razu trzy duma jeszcze mnie wzięło. Charmed Vampire może być. Jeszcze jakiś grzyb. Z pigułką Power Pill. Grid! Nie będzie go na depsach 2. Bardzo dobrze. Tutaj ten grid mi nie przeszkadza. Lockdown. Niestety, trudne się mówi. Zaczynają się jej czerwone skrzynki. No, nie zaczną się czerwone skrzynki, bo sobie wysadziłem. Trudno. No to jest serce za Dark Bomba. Jest super secret. Którym jest ziomeczek od bomb. No to teraz to będę bogaty w black hearty. Bo bomb to w ogóle nie potrzebuję, więc mogę mu po prostu wszystko oddać. W ogóle ten żebrak, jakby można nim gry zbreakować. Wystarczy, że się ma safety scissors. Nie, wezmę jednak perfro. Wezmę perfro. Jak będą trzy itemy w Devil Dealu, to będzie giga super. Będę zroluję to po prostu te trzy itemy. I dead. Dobra. Jest i perfection. Leżem obrażeń, nie dostał przez trzy piętra żadnych. Znaczy no safety pina wezmę. I wezmę flatfile'a. Flatfile'a wezmę. Zostawisz tą rękę. Jakby perfection wydaje mi się tutaj śmieszniejsze. Full clearuję piętro, bo teraz za każdy pokój dostaję jakieś rzeczy. Chociaż... Ja bym zamiast tego flatfile'a, tak myślę, wziąłbym jednak left handa, bo zamiast dostawać zwykłe skrzynki, będę dostał czerwone. A te czerwone skrzynki mogą mi dać itemy. Więc mogę dostawać więcej itemów. Znaczy będę mieć szansę na więcej itemów, bo... No mogę też dostawać złote skrzynki. No zabawniej będzie, jak z czerwonych podostaję jakieś, nie wiem, jakieś części do Gapiego. I potem mieć muchy, co biją po 90 obrażeń. Oj, ała! No i moje perfection. Poszło. No to zmiana planów. Wracamy do flatfile'a. Prawie obrażenia dostałem. Tutaj sam się wysadziłem. Ale dobrze, że ten IPK wysoko leci. Puberty! Może adulta dostanę. Chociaż nie wiem, czy chcę adulta. Zatem tylko hopeda. Zobaczmy. Dobra, wejdź tu od razu, nie chce mi się.
przypadek cię wysadziłem. Nie chciałem tego zrobić, chciałem na nim trochę pograć. Ale dobra. Jak jeden pająk zrujnował moje plany z Perfection. No teraz taki wysoki rynk za pokakiem jest dobry, bo może to przelatywać nad kamieniami. Retrovision, podziękuję. Chcę, żeby ten filmik się dało oglądać. Pająki. Dobra, idę na następne piętro, przy okazji mojego flat file'a wezmę. Jest mój flat file i następne piętro. Dobra, secret room. Okej. Gdzie jest Judgment? Gdzie jest Judgment? Albo Temperance. Cokolwiek sobie może item dać. High Priestess, ajajaj. No, mogę tą czaszkę wysadzić? Dziękuję. Tam na dole też bym poprosił. O! Magician. Tej karta. Tę pigułkę. Speed down. Nie najgorzej. Pandora's Box. 4 soul hearty. Chwila. Nie. Dobra, wezmę to na następne piętro. Do secret roomu to kliknę i użyję pertro. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza kolejność działań. Bo na Womb 1 dostanę 2 itemy z bossa. I będę mógł to pertro zrolować. No wiedziałem, że left hand będzie dobrym pomysłem, tylko szkoda, że to perfection straciłem. Use the diaper. Podziękuję, nie potrzebuję. No na pewno z tego judgmenta nie odpuszczę. Ciebie wysadzę. Eternal Heart, dzięki. Niska wysadza. O, dzięki. Ooo, ten szkielet był bardzo blisko. Za blisko. Czyli jakbym grał Lazarusem, to bym miał... O, jest Judgment! Dobra. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. To tak, to... Dark One dał mi Judgment. Ale nie tego Judgmenta. Trudno. Nie bądź chciwy. Dzięki, dobra. Teraz tak, o. Binge Eater. Nie. Ja czuję, że mogę dostać coś bardziej mocnego. O, okej, dobra. Robimy to. Idziemy na szatana i na Isaaca, taki jest plan. Albo dwa razy na szatana, nie wiem jeszcze. Ale podoba mi się ten pomysł. Wiedziałem, że... Zastanawiałem się, kiedy mi się uda dostać tego. Dostać RK'a i wyjątkowo szybko. Najlepszy żebrak. Dobra. O, te ręce szybko spadają, czasami to trzeba się naczekać, żeby te ręce spadły. Sklep. To nic nie robi, ale sam z siebie jest to dobry przedmiot, po prostu go wezmę. Jakby to był drugi Judgment. Zobacz, czy to jest drugi Judgment. No. No i jeszcze głowa Gapiego, więc jednak ta bateria się na coś przyda. Bardzo fajnie. Treasure Room. Chodź to. A pigułki Retrovision Speed Down. Nie potrzebuję. Jeszcze Super Secreta jakbym znalazł. Może tam dostanę tego, monetkę. Tu będzie Super Secret. Dużo serc. Śmieszne jest to, że tutaj dropić mają prawa tylko... Zwykłe serca, więc żeby Dark wam coś dał, co nie jest zwykłym sercem, to trzeba wyjść z tego pokoju. Two of Clubs. Bardziej się Two of Diamonds, ale no dobra. To jest Depth 1, więc mogę jeszcze iść na bossa. A na bossie Loki. Okej. The Sun. Krampus. Spoko. Oj, oła. Dzięki. Jeszcze spróbuję drugiego judgmenta dostać, bo ta maszyna dalej tam jest. Więc jakby ja sobie tej karty nie odpuszczę, co ona tam leży. Bardzo chciałbym zobaczyć, czym ona jest. Ja nad bombą to wysadzę. Tutaj też. Nie! O Jezu, jak maszyny uratowałem teraz. Byłoby mi bardzo przykro. Wolę pójść dookoła. W sklepie. Czy to jest na promocji? Nie, to. Czy zacząć wysadzać tą maszynę? Jakby stracę naprawdę dużo na tym. Tak naprawdę. Do progresu. Ale wydaje mi się, że itemy z Secret Rooma mogą być worth it. Zaryzykowania.
The Lovers, niestety. Ale może ten żebrak mi znowu dać. Daj mi kartę. Nie. Naprawdę nic nie wyczaruje? Nie. Wezmę te dwie monety i idę dalej. Ale... Bardzo podoba mi się to Erki. I na pewno go użyję. Dobra, secret room. Chaos! Chodź tu. Dzisiaj się bawimy. Dzisiaj dzień pełen zabawy. Wirus. Więc teraz muszę to perfrog kisić, aż będzie bardzo dużo itemów. Po prostu. Czyli po prostu w Angel Dealach, no. Mogę dostać tego rzadkiego Angel Deala. No i nie mogę wysadzić tych. Bo za wysoko to leci, za dużo range'a mam. Dajcie mi Libre. Chociaż nie wiem, czy chcę Libre. Będę miał bardzo dużo tego. Bardzo dużo tearsów. Czy mi to przeszkadza? Nie do końca. Będzie bardzo śmiesznie. No to wszystko dzięki temu Dark Bombowi, bo mi dał Dark Judgmenta. O, super grid. No to i tak czy siak bym se monet nie wpłacił. Nie wiem, wysadzę, żeby to wysadzić po prostu. Ła. Dawaj tego, adulta. Ej, mogę się tutaj pozbyć tego, czerwonych serc, żeby odzyskał lepszą formę. Czarne serca. Teraz będę miał full czarnych serc. To zrobię. Chociaż pozbędę się kompletnie serc, bo przecież mam tego vampira, że mnie będzie leczył. O Boże, ła. Myślałem, że nie dostanę. Może być super secret? Mógłby być, ale nie ma. Widzę kilka miejsc, gdzie może być. O, miejsce, gdzie mogę wydać moje te. Są żebraki. Daj mi to. Tym razem muszę od Dark Bomba trochę wziąć. Bo... Mogę dostać dużo fajnych rzeczy. Tych żebraków. Okej, jumper cables. O. Blood bag. Czy to wybuchnie? Nie, myślałem, że jak odblokowałem to wybuchnie. Child's heart. To Dark Bomby więcej. Skatol. Okej, to może być naprawdę gruby reroll. Ale najpierw co bym zrobił, to wziąłbym to. Przeżyć po piętrze, zebrał trochę serc. W miarę moich możliwości. Herpin też jest bardzo dobry. Stem cells, bardzo potrzebuję. I gram na tym dalej. I ja perfro użyję po prostu tutaj, bomb chaosa. Więc nieważne gdzie użyję, ważne żebym użył tam, gdzie jest najwięcej itemów. Tylko no bardzo bym chciał, żeby ta maszyna mi jednak tego blood buga dała. Czy ivy buga, czy cokolwiek. Dobra, tak do trzech serc się obije. Nie? I tak mi się wydaje, że jest to bardzo warto to zrobić. Więc perfro. Okej, okay. Wafer jest bardzo dobry. Missing Page nic nie robi. I Screw jest okej. Okay. Żadnego... Nie, Tirzapa dostałem. Tego grzyba. Było, według mnie było warto. Najmniej nawet spróbować. Ten Wafer w szczególności. Bardzo dobry. Będę mógł tego na Sacrifice Roomach się bawić. Na RK-u, żeby mieć te gwarantowane Angel Deale. Bo ty, no, Devil Deale mam zabezpieczone. Na Boss Rusha chociaż nie zdążyłem, ale... Czy mnie Boss Rush obchodzi? Trochę nie. Nie myślę, że mnie Boss Rush trochę tak bardzo obchodzi. To jest Soul Heart. I dobra, idę dalej. Curse of the Lost. Bardzo tego nie chcę. Idę po prostu tutaj. Przepraszam, im frytki. Obie zrobiłem. Na obiad. Na śniadanie. Nie lubię tego bossa. Naczekać trzeba, zanim można mu coś zrobić. I bum, nie macie. Suckhead. Judgment. Dobra. I nie mam klątwy i jest tepek do Secret Rooma. Jakby znowu maszyna do rerollów się trafiła, byłoby naprawdę fajnie. Ale... się nie trafiła. To jest Sacrifice Room i nie wiem, czy teraz na Isaaca nie iść. I po prostu na następny raz... A, to kolców nie mam, po prostu se jeździ. Wyścigówki. Okej. Okay. Nie wiem, czy mam to uznać jako podpowiedź, ale dużo się leczę. Mogę się wyleczyć jeszcze więcej. I uznam to jako podpowiedź, że powinienem iść na Isaaca, ale najpierw bym serce zabił. Bo mogę Deala dostać po prostu i iść od razu na szatana. Rainbow Worm. Bardzo tego nie chcę. Może mnie to niefajnie skrzywdzi. Wysadzę te drzwi, bo będę mógł się pobawić w leczenie. Bo tam jest dużo jakby przeciwników, którzy są w jednym miejscu, to... Okej, okay. Są dwa serca. Dał mi pająka, okej, okay. Dzięki. Oj.
Oj, nie dołożyłem, że to są te, co na wszystkie strony strzelają. I dobra, idę zabić serce? Tak, idę zabić serce. O, czekaj, mogę się za dry baby schować, czekaj, o. I po sercu, i czy będzie devil deal? Będzie. No to idziemy na szatana, no. Zabiję szatana, potem pójdziemy na Isaaca. Ale dzisiejszy run jest bardzo dobry. Cieszę się, że nagrywam to. Experimental treatment. Crow baby. Curse of the Lost. Szkoda, że TPK do nie ma. Chociaż do skierowania. Ile sakw. O Boże. Juicy. Ale dalej będę trzymał Judgmenta. Dobra, jak najszybciej szatana znaleźć. Według mnie. Po prostu. Może Perfection odzyskam. A i zapomniałem Left Handa wziąć z powrotem. Ale dobra, będę miał więcej serc. I będę musiał Flat File'a na pewno też zostawić. Dawaj tak. Mogę. No teraz już chyba czas. Flat File dużo mi pomógł, ale nie potrzebuję po prostu. Potrzebuję Sacrifice Roomów, bo potrzebuję jak najbardziej w Angel Deal'e iść. Na następnym piętrze. To i wezmę to. Dobra. Którym nie byłem. To muszę tylko szatana znaleźć. Ale on ładnie. Te przeciwnicy zawsze ładnie wybuchają. Jak są czempionami. Jak to daleko sięga? Tak, o, dobra. No, tak go zabił. Ja tu kombinuję. Dobra, idę w dobrym kierunku. Tego jestem pewien. Zaraz do tego szatana dojdę. Dobra, tutaj nie ma. Jest i szatan, i jest i full. Tego nie potrzebuję. Widzę, że deweloperzy jakby świetnie się bawili, robiąc ataki tego czempiona. Że jakieś takie fale, jakieś takie rzeczy. Przyjemnie się na to patrzę, jak ten dalej strzela. Dobra. Teraz to chyba naprawdę będzie no hit szatana, bo wcześniej to po prostu se nieważne. Wcześniej to se książkę zabizowałem po prostu. Chciałbym dostać na następne piętro, znaczy na następnego rana odblender. Dobra, teraz nie dotykam tej skrzynki, nie ma mowy. O, dice room, to otworzę. Secret room, czemu nie? Nic ciekawego. Będę mógł wpłacić tę maszynę! Yupi! O ile się szybko nie popsuje. Chciałbym też płacić jak najwięcej. Treasure roomie. Łopata. Wezmę łopatę. Crawl space'y jeszcze. O! Wezmę. Wezmę kolegę z branży. Okej, to śmiesznie leci. Nawet nie wiem, czy ja trafiam te secret roomy, czy po prostu ich tam nie ma. Tu jest problem. Nie było. Book of Belior. Jest to progres do Bookworma. Na pewno. Wezmę, chodź tu. A. Trochę się tu nic nie dzieje, po prostu biegam, sobie wszystko one-shotuję z late game'owymi itemami. Sacrifice roomu nie ma. No na pewno z każdym Sacrifice Roomem się pobawię. Nie ma jakby opcji, że tego nie zrobię. Jedynka. Gra bardzo chce, żebym zmienił mojego rana, ja tego nie zrobię. Podoba mi się to, co mam, dziękuję. Idę zwanshotować bossa. Kim jest Dingle? No nie zwanshotowałem go niestety, ale... Okej! Przygarnę! Bardzo dobra bucha. The Razor. The Negative. Negatyw odblokowałem! W końcu! To jeszcze Polaroidu brakuje. Dobra, to tak. Najpierw Secret Room. Do Boss Rooma jeszcze nie wchodzę, bo chcę ten Angel Deal'a spróbować dostać. Ktoś mi coś pisze. Niestety tego nie widać, ale kolega mi napisał. Dosłownie, żeby lajka i subskrypcję zostawić. Zróbcie to nie dla mnie, ale dla niego. Bo ładnie poprosił. Lazy Chub. Najpierw leniwy robal, potem lazy... No. Okej. Okay. Mam problem. Potrzebuję pomocy. Wiesz co? O! Ale nie dało się tego lepiej zagrać. Nie dało się po prostu. Dobra, tutaj co jest? Skrzynki. Duct tape. I mała skrzynka. Ribbon. Pewna ribbona. Child's leash znaczy. Justice. Sprawiedliwość. Okej. Okay.
Ty. Mom's Ring. Czy Jacob's Ladder? Dla mnie Jacob's Ladder to jest quality 4 item. Nikt mi nie wmówi inaczej. Ja przez do Secret Roomu wskoczę. W ogóle nie wiedziałem przez dłuższy czas, że jak macie wodę gdzieś na podłodze, to Jacob's Ladder działa jeszcze lepiej. To jest taki... Tyle jakby detali zostało włożone w te Repentance, że naprawdę tyle fajnych... Na przykład jak się ma Charm... Na przykład też jak się ma Charm of the Vampire i jest się na piętrze Downpour, że widać odbicie. Ma się Charm of the Vampire, to nie widać tego odbicia, bo wampiry no nie mają odbicia własnego. Tak lubię takie smaczki, takie ciekawostki fajne. O, maszyna do rerollu i grzyb. No to ja sobie zroluję, no co, mogę dostać coś fajnego. PJs też podziękuję. Chociaż, niech to leży. Niech to sobie leży. Bo może będzie Sacrifice Room. I może tym PJsem coś zrobię fajnego. Najlepszy scenariusz by było, jakbym na katedrze jeszcze dostał Sacrifice Rooma. Bo wtedy mógłbym jeszcze iść do Dark Rooma. I ja myślę, że to ma dość solidne szanse, żeby się to wydarzyło. I bardzo chciałbym, żeby się to wydarzyło. Wyobraź sobie ilość kontentu! To jest bardzo niebezpieczne, bardzo to chcę. Dobra, dalej gramy na tym. Dynamic. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo to chcę. Bardziej mi tych Jeldilach zależy, żeby... dostać tego. Czy coś tu jeszcze zrobię? W tym sklepie nie to kupiłem tego. No, mogę iść dalej. Secret Room. O Boże, kolejna maszyna. Jakbym nie miał Chaosa, to by pewnie wyczarował jakiegoś Sedge'a, czy nie wiadomo co. Ale dobra, co tutaj teraz dostanę? Nie przemawia. Też nie. Też nie, też nie, też nie. The Pact. Przemawia, jest okej. Okay. W Treasure Roomie... It hurts. No it doesn't. Hey, listen! Chodź tutaj, przyjaciel. Lubię cię, fajny jesteś. Niebezpieczny item w akcji. Dobra, idę szukać Sacrifice Rooma. Bardzo, bardzo bym chciał go znaleźć. Oj, 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 oj. Rotten Meat wezmę. Też ten, że tyle widzę, nie siadają. Jakby 70% nie siadło? Dziwne. No, super grid. To już grida tu nie znajdę. Kolejna mucha. Będę Lord of the Flies, będę miał latanie. Też robię Wavy Camp. O, dziękuję, nie lubię tego przedmiotu. Znaczy, najlepiej by było, żeby zapewnić sobie Angel Deal'e. Lepiej by było teraz dostać obrażenia i nie dostać tego Angel Deal'a. Ale co to za zabawa? Bloody Bombs. Bogo Bombs. Wysadzę anioła, bo fragmenty klucza dają zwiększoną szansę na anioła. Bardzo to chcę. Zwiększy sobie szansę na anioła tym. Ziomeczek od bomb. Masz. O, Bookworm. Zabiłem bossa, zabiłem. Dobra, idę dalej. The poop! Niemożliwe! Już mam całą mapę odkrytą. Glowing Hourglass. Nie macie. Fear shot. Chodź. I wpłacamy na maszynę, żeby dostać anioła. Więcej. Black Candle. Bardzo dobry przedmiot. I się zacięła. Dobra. Żebrak od kluczy. On może fajne rzeczy dać. Ja się boję, że on i tam nie doczekaj. Otwieram te skrzynki najpierw.
Pani Kurt Weins. Luna? Item z planetarium dostałem, okej, okay, dzięki. To jest progress do conjoined. A new pill has appeared. Spoko. Zrobię, to nic nie zrobię, dobra, go. Po prostu go. Devil deal. I mam negatyw w końcu. Fate chosen. Ale jednak bardziej zależy mi na tych właśnie angel dealach. No właśnie, Luna mi daje dwa secret roomy, zapomniałem. Torment. Bosig. Loki. Holy mental. I kompas. Spoko ok. Będę wybijał te anioły. To jest biblioteka. Ale szczerze, potrzebuję tej biblioteki. Mam dobrą książkę jakby. I w Crawl Space'ie nie byłem. Zapomniałem, że w Crawl Space'ie mam patrzeć. Ale no dobra, niech będzie. Jest tak to. Tutaj jest dekoracyjne. I to jest mapa. Okej. Okay. Przygarnę sobie mapę. Joker. O kurde. To może być grube. To może być huge. Biorę tego Jokera. Wejdę jeszcze w secret roomy i... Nawet nie wiecie, jak serce mi wali, jakby... No dobra, no to jest nic, no... Ale... Wbrew pozorom, no jak zostanę Devil Deal, to będzie naprawdę źle. Chociaż przecież mam negatyw. Więc i tak run się na tym nie skończy. Będę mógł tego Dark Rooma jednak iść. Tak czy siak, więc... Oba przypadki będą dobre. Angel Deal, proszę, Angel Deal. Nic. Dobra, więc mogę się jeszcze... Monster Manual. Manuel, kiedyś to nazywała była literówka. Dobra, go, Angel Deal. Jest! Dobra, jest i był Isaac i jest Szatan, więc... Jak jeszcze dostanę tego Sacrifice Rooma, to będzie... Niemożliwe jest, żeby było lepiej. Nie ma. Nie narzekam. Jest bardzo nie narzekam, jest naprawdę bardzo dobrze. Bo jakby mogłem mieć tego Dark Rooma i mieć ciekawszego rana, ale wolę najpierw odblokować Polaroida. Bo wolę mieć obie opcje już dostępne. The Moon. Spoko. Wezmę, użyję. Do którego mi tapnie? Do tego dalej. Gdzie tu jest? Tu jest chyba dekoracyjny, nie? Dokładnie. O! Czy będę mógł gdzieś dalej? Mogę! O, sausage. Jezus Maria, restock machine. Okej, okay, ja chcę to. Ja chcę to. Bo wydaje trochę serc. Ja chcę to. Chcę to. The stars are calling. Let's go. Mamy planetaria odblokowane. No to na następny film idziemy na planetarium. Wezmę to. To jest dobry item. Daj mi HP jeszcze. Odzyskam. Monstrous Lung. Nie. Nie, będę charge'ował te pół dnia. Nie chcę mi się tego charge'ować. Karty? Two of Clubs, The Sun, The Devil, The Stars. Ale dobra, pójdziemy na The Chesta. Możemy iść na The Chesta. Wiedziałem, że łopata to będzie dobry pomysł. Ale mówiłem, kolega z branży przynosi szczęście. Dobra, Isaac. Zjadł. Znaczy, nauczyłem się w końcu nie chować się po rogach, jak Virgin, tylko zacząłem to ten atak normalnie dodżować jak Chad. Bardzo mi się to podoba. Crawl Space. Idziemy na The Chesta. Kocham The Chesta, to jest moje jakby pod kątem gameplayu, to jest moje ulubione piętro. A to moje dwa ulubione piętra tak w grze po prostu. To jest Downpour przez muzykę i Mausoleum jeszcze bardziej przez muzykę. Mega Szatan! Mogę Mega Szatana zrobić! Co to jest za ram? O Boże, Mars, Finger jest dobry, wezmę już tego conjoined'a. Dobra. Mogę Mega Szatana zrobić, co to jest dzisiaj? Przepraszam osoby, które nie lubią tak długich odcinków, musicie mi wybaczyć, ale zbyt dobrze się tutaj bawię. I nie mogę otworzyć sobie drogi do bossa, więc ja pójdę po prostu od razu bossa zabiję.
Jakby nie mam powodu, żeby tego nie robić. Skrzyneczka, knockout dropsy. Bardzo nie chcę dostać Parasite'a. Okej. Okay. Pierwsza walka z Blue Baby. Ten kolega, co mi napisał, żeby zostawić subskrypcję, to mi szczęście chyba dał teraz. Chwila, Crawl Space jeszcze. Jak będzie Black Market jeszcze z tym. Nie, nie, nie ma Black Marketu. Jest dużo pick-upów za to. Charment. Dwa Judgmenty. Mogę tego. Technology? Wezmę. Ja lubię to nie tam. No z nim śmieszne rzeczy robić. Ła. Jest też wyjątkowo niebezpieczny, ale bezpieczniejsze. Jest to bezpieczniejsze od tego, co miałem. Jakby bezpieczniejsze, bo widzę, że czymś strzelam. A nie, że to nagle wyłazi mi poza ekran. Prawda, Martyr, chodź. Ale tyle unlocków w jeden dzień. Tak mi się to podoba. Szczęście youtubera. O! Contract from below. Z tego, co się orientuję, to contract from... Okej, biorę. Jak się nie mylę, contract from below często gęst bardziej nie oddaje niż oddaje, ale no to jest taki fan item, że szkoda go nie wziąć. No teraz to mi oddaje chyba. O, bo... Szczerze to potem nie jest potrzebne, mogę tak. Jezu, to się jeszcze pali. Jezu, to jest takie dobre. No teraz to mi ciągle oddaje, widzę. Nie wiem, o co chodzi tym ludziom, że kontrakt nie oddaje. Czemu ja tego nie wziąłem? Nie wezmę to. Okej, okay, ja one-shootuję wszystkich. Ja po prostu one-shootuję wszystkich. Desi, Scrolls, Mitre. Okej. Okay. Jakbym za mało Soul Heartów miał przy tym przypadek. Okej, okay, Cricket's Body, czy ja to chcę? Nie chciałem tego. Myślałem, że to będzie bardziej cywilizowane. Oła. Dobra, muszę się pilnować. Cursed Eye. Też tego nie chcę. Będę dużo obrażeń. Chodź, monstro. Nie wiem, czemu się nie wziąłem. Ale dobrze, że mam Holy Metal chociaż. Bardzo dobrze. Ja za każdy punkt tego dostaję. Oła, co się dzieje? Oła. Zostaje mi się to podobać. Mogę tego Cricket's Body nie brać. Podobało mi się to, co miałem wcześniej. Igro. Nie, Scorpio to jest. No to jakby już zatruwanie mam, ale to... Jeszcze Falskal. Ła. Zabrał mi serce od razu, umarł. Dobra, biorę Hierophanta. Do bezpieczeństwa jakby. Muszę wziąć tego Hierophanta. Power Pill. Dobra, jeszcze item na koniec. Jakiś. Komodny. Dwa itemy. Dobra, chodźcie tutaj wszyscy. Patrzcie, jaka fajna rodzinka. Rodzinka.pl. Ja mogę 16 damage'u, nie wiem czemu. A może przez tego, przez technologię. Dobra. Mega szatan. Pierwszy raz na kadale Mega szatan. Dobrze, że ten boss room jest duży. Bardzo dobrze. Umieraj. Po prostu umrzyj. Umrzyj. W tym momencie. Oła. Nie mogę dostać obrażeń. Ale dobra. Gimpy mnie tutaj wykeruje. Bardzo dobry pick-up. Oj, chwila. Czekam, aż to przeleci po prostu. Okej, okay, nie wiem, co się dzieje. Nic się dzieje. Takiego rana na kanale długo chciałem, bardzo długo, że po prostu mogę powiedzieć, nie kłamiąc, że nie mam pojęcia, co się dzieje. Oła? Ja mogę umrzeć, czekaj. Soul Heart'y wezmę. Dobra. Tyk dla bezpieczeństwa. Bardzo łatwy boss, pozdrawiam. Masz tutaj lemoniadę. Napij się. Circle of Protection też karuje, widzę dużo. Okej. Okay. Wow, nie dostałem obrażeń przez 5 sekund. Niemożliwe. Oła, nie, przepraszam. I po mega szatanie. O Boże, co to był za run? No to co? Bardzo mi się podobało. Dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie, za oglądanie i strzała. A i nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować, bo kolega ładnie poprosił, to tak. Tak nie dla mnie, tylko tak dla niego, bo tak napisał mi na Steamie to. Serduszko.